Witajcie, witajcie. Dziś chciałbym Wam opowiadać o czasach PRL-u. W roku 1990, kiedy następowały przemiany kulturowe, ja już miałem 26 lat. Byłem już żonaty, miałem dwoje dzieci. W tamtych czasach to się działo trochę szybciej. Kawalerka krócej trwała. W wieku 15 lat wyjechałem, z Warszawy, swoje, wyjechałem do Warszawy swojej rodziny i wsi na nauki. Z czego z tego wynika, że 11 lat spędziłem w Warszawie. Na wieś oczywiście przyjeżdżałem, cały czas czułem się wiejskim chłopakiem i tak jak wiejskie chłopaki, kawalerka, marzyłem o motorze. Szczytem marzeń właśnie wiejskiej kawalerki była oczywiście mz -ka. Każdy chciał mieć mz -kę. Ja pamiętam, że uzbierałem, Pieniędzy na nową MZK, i kiedy miała być dostawa, pojechałem i ku mojemu rozczarowaniu MZ 250 zdrożały i miałem pieniądze tylko na 150 -tkę. i co miałem robić? Kupiłem M 150 co ciekawe w tym samym kolorze bardzo fajny motor, niezawodny nigdy mnie nie zawiódł jeździłem na wiejskie zabawy podrywać fajne dziewczyny, ale też ja jeździłem też po Polsce, byłem nad morzem, byłem w górach nigdy mnie nie zabił ten motor, bardzo fajnie się Jeździło. Co więcej, na wsi się jeździło polnymi drogami i ścieżkami, dlatego że jeździło się na skróty. W tamtych czasach był problem w ogóle: był problem z paliwem, paliwo było na kartki. No Największy problem była waha w tamtych czasach. Zawsze jak się przyjeżdżało do domu, bo <grywa> mój tata też jeszcze jeździł, coś kombinował, to się go tak bujało. O, o, jak, jak było dużo paliwa, to już zapowiadało się dobrze. Potem się otwierało zbiornik. O, o, już, 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 tak z doświadczenia no wiedziałem, ile mogę pojeździć. E, t, także. O, nawet poczułem paliwa. E, także takie miłe wspomnienia. To jest taki pierwszy filmik. E, zamierzam. E, więcej takich filmików właśnie. Realizować, żeby wspominać tamte czasy, właśnie czasy PRL-u, a no przede wszystkim czasy młodości, jak się w tamtych czasach żyło. Wiecie, my w tamtych czasach nie mieliśmy dużych oczekiwań. Na, nam do szczęścia niewiele było potrzeba. Byliśmy szczęśliwi, mimo że to taki był siermieżny ustrój, taki prosty, no nie miało się jakichś wielkich pieniędzy, ale. Byliśmy szczęśliwi, naprawdę. I na naszych zabawach to przede wszystkim, można powiedzieć, bawi się młodzież. Właśnie z PRL-u. I jak macie jakieś wspaniałe, jakieś miłe wspomnienia z tamtych czasów, to śmiało komentujcie. Także pozdrawiam jeszcze raz i życzę miłego oglądania.